Witam wszystkich. Mamy dzisiaj piątek, 16 dzień czerwca. Piękna, słoneczna pogoda, która nas rozpieszcza ostatnimi czasy. Ja jestem szamanem i mam nadzieję wyczarować deszcz. A tak na poważnie zapraszam na kolejny odcinek serii Mam Gadane, w którym dzisiaj przedstawię nawożenie. Tak, nawożenie, ostatni wjazd z nawozem buraka cukrowego. No, wczoraj spadły, okazały 3 litry na metr kwadratowy, więc to i tak cud, że to nie ominęło nas. No, cudem nie nazwę tego, że ja to wczoraj około godziny 16.30 tutaj po bliskim Pągrowcu miałem wody dosłownie po progi w samochodzie, więc nie wiem, jaka tam dawka poszła, ale no, w ciągu momentu spadło tyle, że szok. No co dosiewam? Dosiewam jeszcze jakieś resztki kornkali, bo zostało, więc sobie to rozdzieliłem, jakąś tam tonę na 13 hektarów, no to nie wiem, bo 70 kilo dobrze wyjdzie. No i surutam azotem. Co do azotu, saletra amonowa w dawce 150 kg do tej pory rozsialiśmy gdzieś, licząc nawozy mineralne oczywiście, 100 kg w czystym składniku. No to teraz jeszcze dołożymy około 50 i będzie się działo, tylko jeszcze nie wiem co. Pokażę za moment, jak wyglądają buraki. Generalnie no, striptil się broni, nie ma co ukrywać. Tworzy system korzeniowy ładny. Więc no, broni się, po raz kolejny się broni. Tak jak w kwestii zbóż, to niekoniecznie może jest jakimś dobrym rozwiązaniem lub nie jest jakimś cudownym, nie jest złotym środkiem, tak w kwestii na przykład buraka czy rzepaku, no uważam, że no jest dobry. No, jest tutaj petarda, porównując gdzieś tam okoliczne uprawy buraka, które nie są w pasówce, no to jest różnica, widać tą różnicę i żałuję tylko, że nie zasialiśmy jeszcze w tym tygodniu przed świętami, to był bodajże koło chyba 7-8 kwietnia, bo mówimy warunki. Zawsze tydzień bym sobie dłużej siedział w ziemi i w pewnym momencie by wystrzelił, mimo że nie była nagrzana, no to jakoś by sobie to już pracowało. Otoczka by mogła pękać. Co jeszcze? No, przybieram się już powoli do walki z chwościkiem, mimo że na razie póki co no nie ma śladu na szczęście po nim. No ale już chciałem o tym myśleć, ale z tego też będzie osobny materiał, bo tam całkiem nowy pomysł mam w tym roku, który będę testował. Także tutaj w sumie tyle ode mnie z kabiny. Za moment pokażę, jak już wygląda sama plantacja. No, ja jestem mega zadowolony naprawdę w tym roku. Jest na co patrzeć, no jeżeli opady jakieś tam nas nie będą w końcu omijać, czyli coś tam się przytrafi większego niż te 3 litry, no to jest w tym roku niesamowity potencjał na wysoki plon. Co tutaj jeszcze mogę dodać z innej beczki? No, kukurydzę udało mi się uratować. Odbiła momentalnie, mimo że no, tak jak mówię, nic nie spadło przez ten czas, to już teraz bodajże przedwczoraj jechałem z drugim zabiegiem, właśnie odżywką, drugą dawkę borocynku, no i jakichś mikroelementów, więc no, nic, tylko czekaj na deszcz. Tam te liście czerwone, poskręcane, wszystko zaczęło to ładnie pracować, no ale niestety tam widać bardzo wyraźnie, gdzie długo stała woda, nie było bardzo wilgotne i zimne gleby, tak jak wspominam, zawsze no, nie pozwoliły na taki normalny wschód, więc to się trochę męczyło i to teraz widać, aczkolwiek mam nadzieję, że wkrótce, gdy popada, nie będzie już tej różnicy znacznie widać i nie będziemy musieli się martwić o dalszy plon. Widzimy się na zewnątrz. A więc jesteśmy. Stanąłem tutaj sobie w przypadkowym zupełnie kawałku
pola przy granicy. Nie ma, że jakoś ola Boga, żeby jakimś najlepszym, no tutaj dosyć dobre są, ale to widać, że tak różnie sobie to pływa. Co no mówię, ja jestem zadowolony praktycznie. Międzyrzędzia w większości zakryte, więc petarda, no gdzieś tam jakieś kwiatki jeszcze się zdarzą. Widzę, że gdzieś tu niegdzie kamosa jeszcze przeżyła, ale już nie przeżyje. O, tutaj co mamy? Rzepak. Bardzo dobrze nie był siany, a jeszcze się pojawił. Także ja zabieram się za ładunek saletry i śmigam dalej. A tymczasem to był kolejny odcinek z serii Mam Gadane. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.